Oto kolejna część Let's Playa The Legend of Zelda Majora's Mask. Tak szczerze mówiąc, to jest jeden z ostatnich odcinków już, stety niestety. W tym odcinku przejdziemy tak jakby Stone Tower Temple. Dotarliśmy w zeszłym, poprzednim odcinku. Może na samo przejście świątyni to będzie tak na bidę półtora godziny. Jest to ostatni labirynt, że jest to skomplikowany labirynt. Jest to miejscami dość żmudny labirynt. Szczególnie jeżeli ktoś tak jak tutaj ja ma ambicje przejść grę na 100%, co oznacza zdobycie wszystkich wróżek. Te melodie to często będziemy grać. I już możemy wejść do świątyni. Na szczęście w świątyni gra ta sama muzyczka co tutaj. Co tu z tą świątynią jest nie tak? Raz z Forest Temple i Spirit Temple z Ocarina of Time są, jest to moim zdaniem najbardziej klimatyczna świątynia z trójwymiarowych. Tu ten piesek troszkę cuduje. Pierwsza jeszcze 14. Thank you.
Na zewnątrz jest 35 stopni. Zgram przy otwartym oknie, stąd dźwięki apokalips. Można się nagrać. Tyle przycisków, tyle okazji, żeby zagrać Elegy of Emptiness. Jesteś wielkim przyciskiem. Co tu jest nie tak? Grając po raz pierwszy, przechodząc po raz pierwszy tę świątynię, no, łatwo można się domyślić, co trzeba będzie zrobić, ale byłem w sporym szoku, gdy faktycznie ten moment, powiedzmy, zmiany, czy jak to tam nazwać, nastąpił. A nie, trzeba się zmieniać. Jest kamera ustawiona tak od dołu, żeby jak gdyby pokazać, że pomieszczenie jest większe. Nie wiem dlaczego tak to zrobiono. Albo żeby dać wskazówkę. Link to miał ciężkie życie. Przynajmniej ten link. W tej linii czasowej. Jest niesamowicie klimatyczna. Nawet gdy się wie, zna rozwiązania zagadek. Masz pysk. A gdy się nie zna rozwiązań, to jest jeszcze ciekawie. Oh.
Labirynt, szczerze mówiąc, może nie imponuje ilością pomieszczeń czy pięter. Ale... Sprawa nie jest tak prosta, na jaką niby wygląda. Dodatkowymi cechami potęgującymi klimat tej świątyni są muzyka, wiadomo, to jest oczywiste, to jest jedna, według mnie, jedna z najlepszych muzyczek w ogóle. Jest celowe. Nie, to nas ładnie wyrzuca w tym górę. Teraz mam nadzieję, że się uda zrobić spin niczym. Na tym padzie może to nie być łatwe. No. Inaczej chyba bym musiał bombę wrzucić, ale... Szkoda, tak? Jak mówiłem, tutaj tu jest jeden z wielu minibusów. Zaletą tej świątyni jest to, że ma taki niby otwarty wygląd, znaczy design. Do tej pory chyba wszystkie labirynty, za wyjątkiem części Spirit Temple, gdzie trzeba było wyjść na zewnątrz, były zamknięte. To były jakieś lochy, zamki, coś takiego. Tu jest niby otwarta. Widać niebo. Widać niebo i później ten design, niby taki otwarty, będzie się troszkę częściej w Zeldach pojawiał. Przypominam City in the Sky w Twilight Princess. To jest bardzo otwarty labirynt. Czy Fire Sanctuary ze Skyward Sword. Tu jeszcze nie będziemy szli.
Nie pamiętam, czy trzeba iść tu, czy... Tam weszliśmy do pierwszego pomieszczenia. Teraz musimy przejść przez pomieszczenie tutaj za kluczem. Musimy zdobyć przedmiot kluczowy. Do tej pory przedmioty to było strzały ognia, łuk, strzały ognia, strzały lodu, więc kto pamięta Ocarina of Time, ten chyba wie, co będzie przedmiotem kluczowym. Dobra, to jest strasznie wkurzające pomieszczenie, gdy się nie wie, co robi. Ja na szczęście mam maskę kamienną. Tutaj można albo dwa, albo wszystkie bobo. Nie bobo, tylko te kamienne cuda rozwalić. O co chodzi? Trzeba naświetlać lustra. Najpierw to tutaj te słoneczka podniszczymy. Chyba to słoneczko. O, właśnie. I tak, te bobo czarne się spełnią w nieskończoność. I bardzo przeszkadzają. Bardzo. Ja mam maskę kamienną, dzięki czemu nie zwracają na mnie uwagi i dzięki temu będę mógł tutaj spokojnie sobie te lusterka naświetlić, a trzeba kilka sekund świecić światłem na nie. One sobie będą tutaj ślizgać się, nie będą mi nic złego robić, a normalnie to ranią, wypychają wręcz z właściwej pozycji, jest to bardzo irytujące. Dodatkowo takie buraki się pokazują, z podziemi wychodzą takie bomby. Widzieliśmy je, gdy szedłem do drogą do kanionu i kana. Pozostały słoneczek nie ruszam, tam nic nie ma. No ładnie się udało, świetnie. I tutaj by się takie buraki pokazały, ale... Mamy maskę. Zgarniamy fanty, idziemy stąd. LOL, to jest najtrudniejsze pomieszczenie chyba w całej świątyni, według mnie. Powinniśmy mieć 4 wróżki na razie. Jezu, jakaś pomyłka tutaj z wróżkami. Może oznacza stratę kilkunastu minut czasu. Skoro mowa o rzeczach na czas. Kurde! To może zająć kilka wkurzających prób. No właśnie. Jeżeli będę dużo zawalał, to po prostu wytnę nieudane próby. Potem będzie jeszcze wysoko. To tak jak mówiłem, mocno klimatu dodaje tej świątyni fakt, że jest, udało się. Mocno dodaje tej świątyni klimatu fakt, że
No, spędzimy w niej dość dużo czasu, także prawdopodobnie nas zastanie nas wieczór i poranek następnego dnia drugiego. I te zmiany będzie widać na niebie. Świątynia totalna. Wykorzystuję moc wszystkich masek. A źle. Dobra, jest. Normalnie nie trzeba iść, ale tu jest wróżka. Chodź tu, komendzi. Według mnie najłatwiej jest wrócić do początku. No to tylko ja. Trzeba będzie... I tak, to jest druga trudna część. Trzeba będzie zawrócić... Ten pacan też przeszkadza. I tak bym nie zdążył. To jest na styk. O, udało się. To uciążliwy niż urząd skarbowy. Nas czeka miniboss. Pierwszy z wielu. Duch Garo. Oj. Duch Garo, którego rysunek był wękowalaczem Unii. Bardzo agresywny przeciwnik. Bardzo cenna wskazówka. Trzeba strzelić w nie czerwony klejnot. Strzały światła, no tutaj znajdujemy je w skrzynce. Ocarina of Time dostaliśmy je od Zeldy, były przydatne w dokładnie jednym miejscu.
przesadzam, podczas finałowych walk były niezbędne. Ile mamy wróżek? Powinniśmy mieć 6, zgadza się. Tak, żeby nie flipować za bardzo. Flipować, dobra. Derby to wielki. Sobie życie. Tradycyjnie wolałbym mannę. Tutaj czeka nas ten transformer, co żeśmy go widzieli wcześniej. Przepływaliśmy pod mostkiem z nim. Jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu z powrotem. No, to nic nie robi. Lepiej zabić tego dziada, bo on nas potem... Aj, czekaj chwilę. Strachomana jest normalny w tej świątyni. A dlaczego to się też wyjaśni przy mnie? Co za głupi. Mając strzały światła, można już, nie trzeba naświetlać bloków lustrzaną tarczą, można po prostu je potraktować. No, ja dobrze idę.
Nie, bomba. Znaczy mi się tu uda w ogóle wypłynąć. Chyba nie. Jeszcze jedna próba, jak nie to trzeba będzie przejść okrężną drogą. No to się nie udało. Tam widzicie blok. Nie, może się da wskoczyć tam, ale trudno. Jeszcze raz pogramy sobie piosenki. No mówię, zebranie wszystkich kawałków wróżki w tej świątyni jednak zajmuje trochę czasu. Normalnie już bym poszedł dalej, tylko mam tutaj parę minut zejdzie z tym. Dodatkowo to jest mój ulubiony labirynt z Majora's Mask, z tego względu, że jest taki najmniej pstrokaty. Kolorystyka jest najbardziej stonowana. Prawie wszystko inne w grze wygląda, jakby z cepeli było wzięte, a tu jednak dominuje jakiś taki no pustynny, jakiś taki klimat. Pustynny, no może komuś się kojarzy inaczej. Mi się kojarzy w ten sposób. Dodatkowo ten labirynt jest lekko abstrakcyjny, a już za parę minut stanie się bardzo abstrakcyjny. I to jest coś, co by chyba przeszło, co może przejść tylko w Majora's Mask, duże lekko abstrakcyjnej właśnie. Dobra, to teraz robimy
wygrać. Olewamy sprawę, wychodzimy z tego labiryntu. Albo i nie. Bo tu brama zamknięta, dobra. Błąd. Trzeba przejść z powrotem. A jak ktoś chce wszystkie wróżki, to tak trzeba robić. Trzeba kompletnie olać sprawę i wyjść w ogóle, opuścić ten lokal, wyjść z labiryntu. Poważnie mówię. Jest to niezbędne do przejścia świątyni. Nie oznacza to, że ją ukończyliśmy w żadnym razie. Kto uważnie patrzył na pomieszczenia, co w nich jest, się domyśla, czy też wie, że jest pewien myk. Ja ten myk właśnie pokażę. Nie miałem pojęcia, o co chodzi. Jak to zobaczyłem po raz pierwszy, to byłem w dość sporym szoku. To jest według mnie jeden z najciekawszych momentów w grach w ogóle, kiedy to wszystko się robi troszkę abstrakcyjne. Hitbox na tym dziadzie, na tym krysztale zawsze był dziwny. To jest najlepszy moment w tej grze. O, jeden z dwóch. No i się muzyczka zmieniła. Kocham to. Ma najlepszy design świątyni w ogóle. Cała świątynia jest lipnięta. Pomieszczenia, które zwiedziliśmy, mają nowe właściwości teraz. Mimo że je znamy, no wszystkie skrzynie, przyciski, które były na suficie, teraz mamy dostęp do nich. Ktoś grał w Pilot Wings? No,
To, jeśli dobrze pamiętam, ma być nasza 11 kawałek wróżki. Tak, 11. O, ty świnia. Ja się dobrze idę. Nie, coś tu źle. To jest jeszcze na odwrocie. To widać, słoneczko się dobrze bawi. Coś tu mi nie pasuje. Jednej wróżki gdzieś mi brakuje. Tak, w tym pomieszczeniu jest jeszcze. O. Można było jeszcze w nieodwróconej wersji świątyni to zrobić. Tu są takie czaszki, pod nami fruwają. Należy je zawsze zabijać, bo gdy się ich nie zabije, one w końcu wyskoczą. Nie mówcie, że tu trzeba wyfrunąć. No chyba trzeba.
Aj! Można już się hookshotować tam. Więc jeżeli ktoś nie ma dużych zasobów czasu, to niech do Stone Tower Temple nie podchodzi. Siadła, jest. W tym razie powinniśmy mieć 12 wróżek po tych wszystkich przebojach. Trochę głupio, bo trzeba się wrócić teraz po to. Nas prawdopodobnie ranek drugiego dnia zastanie. Źle, jeszcze źle poszedłem, jasny gwint. Teraz się należy na samą górę pomieszczenia. Masz suszo to tam. Hookshot i bumerang to tak przydatne przedmioty. Że Majora's Mask bumerangu Link nie ma, a hookshot Wind Waker został mocno zlepiony. Wind Waker jest to praktycznie Linka z hakiem. Aha, to jesteśmy tu. To co leci, kapie z góry, to jest lawa. To pomieszczenie chyba też znamy.
To jest bardzo żmudne pomieszczenie. Warto sobie założyć tę maskę, bo nas tu będą ścigać nieskończone. One się tutaj respią, żeby nam nie zabrakło strzał i many, żebyśmy się nie zablokowali w tym pomieszczeniu. No, amen. No spokój. Nie pamiętam, jeżeli się stanie na bloku i się strzeli, to blok nas chyba zmiażdży. A nie pamiętam, jak to szło. Lepiej nie próbować, szkoda czasu. O, blok musi zostać umieszczony tutaj. I musimy flipnąć jeszcze raz. I to już był ostatni raz. Tu jest miniboss kolejny. Znaczy kolejny, ale ten sam. Metoda pokonania jest taka sama. Stój w rogu pomieszczenia. I trafiaj w wizrę. Witch Doctor. Bardzo nie miło. Kpisz sobie. Thank you.
Ten opad radioaktywny troszkę mi przeszkadza. Dobra. To dobrze ubrać kamienną maskę. Bardzo ważne jest zapamiętać, że tu po prawej stronie jest nisza. Bardzo łatwo o niej zapomnieć i narobić sobie problemów. O, i źle. Nie ze mną te numery. Przed nami miniboss, jeden z chyba słynniejszych minibossów w tej grze. I też w całej serii wygląda niesamowicie. Kosawo, wspaniały design. Niestety jest dosyć prosty. Nazywa się Gomez. Twilight Princess był podobny boss z kosą. Czy też będzie? Boss, mini boss.
Swoją drogą, boss Stone Tower Temple jest według mnie najsłabszym elementem tej świątyni. Uważam, że ten boss jest kompletnie do bani. Nudny, monotonny, nieciekawy. W remake'u na 3DS-a znacznie zmienili walkę z bossem Stone Tower Temple. Czasem boski, boski, skoro tak już o bosie mówimy. Znaczy tak, żeby oszczędzić zasoby, można te czaszki po prostu przyciągnąć hookshotem i ciachnąć szybciutko mieczem. Tylko no nie zawsze się udaje ciachnąć je na tyle szybko, żeby nas nie zraniły. Natomiast stracą ten swój błękitny płomień, który no zadaje klątwę i uniemożliwia Linkowi używanie broni przez jakiś okres czasu. Jeszcze kolejny ten jakiś kolej z tym okiem ekscytuje. Na razie nie zwracamy na niego uwagi, bo trzeba zebrać wszystkie wróżki. Gim. I tak, te dziady, co tu gonią, one są bardzo irytujące i niezbyt ekonomiczne jest ich zabijanie, bo trzeba w nie walnąć ze strzały światła. Co kosztuje manę? Dlatego po prostu biorę maskę kamienną i przemknę się między nimi. Jezus. Rozpoczęła tak, gdy omyłkowo ściągnąłem maskę. Gdzieś się ta skrzynia pojawiła? Tutaj. Tu jest klucz. Puchu. Tak, jeżeli się go nie zdobędzie i na przykład nieopatrznie flipnie świątynię znowu, to mamy duży problem. To trzeba by było powtarzać sporą sekcję labiryntu od nowa. Ha 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 ha!
co za świnia. Połe poniósł kary za swoje życie. Chyba zapomniałem o jednej rzeczy. Dość się pospiał. A tam, tak wiem. Jest ten Death Armoc znowu, ale starą sztuczkę. W przeciwnym wypadku ciężko, bardzo ciężko byłoby doskoczyć tam do niego, bo by nas cały czas próbował zgniatać. Teoretycznie możemy iść do bossa. W praktyce zostały nam jeszcze dwa kawałki wróżki, tu stracimy HP, ponieważ Link jakoś nie chce się przeturlać pod górę. Trzeba flipnąć świątynię. Moment. Generalnie zostały nam dwie. Oczywiście, żeby nie było tak łatwo, trzeba zagrać wszystkie piosenki od nowa. Zostały nam dwie wróżki. Na szczęście skrzynki, w których one są, zostały przez nas... tu nie ma mapy. Zostały przez nas ujawnione już. Więc pozostaje tylko je pozbierać. Jedna jest w pierwszym pomieszczeniu. I druga jest w pomieszczeniu, które teraz będzie wypełnione wodą. Nie żartowałem, kiedy mówiłem, że to potrwa tak z 1,5 godziny. Może dłużej. Oczywiście, żeby dostać się do bossa, trzeba będzie flipnąć świątynię jeszcze raz. Tak się zastanawiam, bo tutaj wiem, co mam robić. Nawet mam tę ściągę przygotowaną, żeby nie przegapić żadnej wróżki, żeby niepotrzebnie się nie zamotać. Żeby nie było potrzeby przewracania labiryntu więcej razy niż to konieczne. A i tak się zastanawiam, jakim cudem ja to przeszedłem te 15 lat temu, czy ileś. No 15 lat temu.
Nie miałem żadnego opisu. Nie pamiętam. Znaczy tak, do zebrania wszystkich kawałków serducha to już miałem jakąś tam pomoc, chyba w Neo Plus był jakiś poradnik czy coś. Czy poszedłem do kafejki internetowej. Ale same te zagadki tutaj. Aha, tu jest. Czternasta wróżka. Nie o to nam chodziło. Tak, wszystkie wróżki. Na pewno tak jest. Teraz możemy flipnąć świątynię jeszcze raz. Co się stało? Aha. Nie, źle, źle. Dobrze. Ale dlaczego tak jest? Czyż... O kurka wodna, czyżby joypad już nie... Ojej. Nie rejestrował pełnej prędkości.
To jest kolejny z tej gamoni. Bardzo nieładnie stoi się. Panie i Pany, co będzie w skrzyni teraz? Ostatnia maska. Maska giganta. Wiem, że problem, no, jak sam opis wskazuje, maska giganta pozwala Linkowi zmienić się w giganta. Nie ma tu zaskoczenia, ale tylko w jednym, jedynym pomieszczeniu w grze. Szczęśliwie to pomieszczenie jest pomieszczeniem z bossem. Z bossem jest taki problem, że do jego pokonania potrzeba many. Z bossem jest też taki problem, że jeżeli się wyjdzie poza obszar walki, co się może w ferworze walki zdarzyć, to Linka wyrzuci poza pomieszczenie z bossem i trzeba zaczynać od nowa. Nie rejestruje tego jako śmierć, ale bo tak. Dodatkowo nie działa lokowanie, więc walka z bossem jest chaotyczna. I generalnie jest to siekanie i no, modlenie się, żeby to się udało zanim udało się ubić bossa, zanim zejdzie cała mana, bo szukanie many, odzyskiwanie many w pomieszczeniu z bossem jest bardzo uciążliwe i jestem w stresie troszkę, ale jedziemy. Odzyskiwanie many polega na tym, że trzeba się zmniejszyć do normalnych rozmiarów. Najpierw zniszczyć trzeba bloki, te które tam są. A, szkoda. Mamy bardzo dobrą kosę teraz. Więc trzeba mieć nadzieję, że się uda. Oczywiście boss jest opancerzony, więc jeżeli się nie uda trafić, to jest lekkie spowolnienie. Może się jeszcze uda go wygodnąć. Dobra, jeden.
Może się uda jeszcze bez konieczności odzyskiwania many. Tam się czali. Chodźmy. Dobra, jest, siadło, świetnie. Ostatni duch został uwolniony. Trzeba powtórzyć akcję, czyli to, co robiliśmy na samym początku gry, czyli wejść do Clock Tower, poczekać do końca trzeciego dnia i ponownie skonfrontować się ze Skull Kidem i wezwać wtedy wszystkie duchy opiekuńcze, zagrać Oath to Order, który się nauczyliśmy od pierwszego ducha. Ducha giganta. Teoretycznie można wezwać, zagrać, skonfrontować się ze Skull Kidem i zagrać piosenkę i wezwać tylko jednego giganta, albo dwóch, albo trzech, ale oni sobie nie dadzą rady. Muszą być wszyscy czterej. Tak jest. To jest chyba najbardziej leniwa zmiana obszaru, ponieważ się prawie nic nie zmienia. Nie ma żadnych serduch i tak dalej, niezbędnych, możliwych do zdobycia po zabiciu bossa. Znaczy, zwrócimy wszystkie kawałki wróżki. Dostaniemy za nie badziewną nagrodę. Są w grze poukrywane animacje, że wielka wróżka trenuje Linka, każe mu robić pompki i tak dalej. Wróżka życzliwości. Jestem wróżką życzliwości, w nagrodę dostaniesz miecz.
ale many nie przywróciła. A miecz wróżki jest taki sobie. To wszystkie maski, aha, oprócz ostatniej. Problem jest taki, że nie można używać tarczy. Dlatego go prawie nigdy nie używam, haha. Wracam się, żeby mi wróżka odnowiła jednak te manę. Tak będzie najszybciej. Wracamy do Clock Town wpłacić kasę. I tak, cztery ostatnie kawałki serducha dostaje się w ostatniej finałowej lokacji. Znaczy dostaje, trzeba je sobie znaleźć. Dlatego w kolejnym odcinku zbiorę te cztery brakujące kawałki serducha, które można zdobyć. Jeden z nich zakłada przyniesienie temu Gamoniowi łącznie 5000 rupii. No, jeszcze niecały 1800. To się relatywnie szybko zbierze. I tak, zadania są dość uciążliwe. Jedno z zadań na pewno wymaga olbrzymiego backtrackingu, to jest tak na bidę pół godziny. No ale o tym w następnym odcinku, dlatego do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa The Legend of Zelda Majora's Mask.